Hej sokoły, to ja. MRPLATO 30. Dzisiaj będziemy czytać i analizować to, co jest napisane na pudełku gry Gothic, jak i w instrukcji obsługi. Więc zaczynamy. Tu jest taki kartonik. Bardzo ładnie wykonany, patrzcie. Tutaj są wymagania systemowe Windows 98 2000 Millennium XP. Potrzeba Intel Pentiuma 400 MHz, czyli każdy na każdym komputerze będzie działać, bo to był jeszcze jednorodzeniowy. 128 MB RAM, teraz już każdy ma po 16. Karta grafiki 3D z 16 MB VRAM-u, teraz już mają po 8 wszyscy, 4 minimum. Dużo dysku zajmuje, 1,3 GB, co chyba nie jest prawdą, bo jak dobrze pamiętam, tam około 800 MB. Karta dźwiękowa, klawiatura i myszka. No myszki nie potrzeba, to jest oszustwo. Tu jest ładny opis gierki. Już nikt nie pamięta, jak długo trwa wojna z orkami. Cywilizowany świat jest bezustannie zalewany hordami krwiożerczych potworów. Wszyscy mężczyźni zdolni do noszenia broni już dawno wyruszyli do walki. Na tyłach zostały tylko kobiety, dzieci i więźniowie. Ponieważ brakuje rąk do pracy na ciężkie roboty, można trafić na najdrobniejsze wykroczenia. Ty miałeś pecha, zostałeś zesłany w najgorsze możliwych miejsc. W świecie gotych wszystko zmienia się jak w prawdziwym życiu. W tej grze znajdziesz połączenie pięknej grafiki, nieliniowej fabuły oraz doskonałych rozwiązań, czyniących rozgrywkę niezwykle wciągającą. Miasta, wsie, zatopione groty i lasy to tylko część tętniącego życiem świata, po którym możesz się swobodnie poruszać. Napotkane postacie to nie bezmyślni komputerowi statyści. Każdy ma swoje życie, wymienia informacje z innymi ludźmi, wypełnia swoje cele. Będzie pamiętał i oceniał twoje czyny. Uważaj, co robisz, zwłaszcza, że nie tylko ty doskonale posługujesz się bronią. Podróżuj, walcz, odkrywaj tajemnice, przenieś się do świata Gothic. No. Jest tu, wszystko jest prawda napisana, tylko są oszukane ilustracje. Tej zbroi nie możemy zdobyć bez kodów. Tutaj jest świątynia świętego, to się może zgadzać. No tu też się może zgadzać. A tutaj tak nie ma miejsca bitwa z magiem przy tej wieży tu. Więc to jest oszustwo. Teraz idziemy tu. Tu mamy o pudełeczko. Tu jest to tak samo napisane, patrzcie. Otwieramy. Tu są o płytki i instrukcja. Pierwsza instrukcja tutaj, jak zainstalować, to każdy umie. I porada, jak rozpocząć grę. Że staniesz oko w oko z Diego. Warto z nim porozmawiać, by dowiedzieć się więcej o świecie. Porady dotyczące poruszania są, że są dwa tryby, chodzenie i bieganie. I to jest głupie w ogóle, bo kto normalnie na tym chodzi, na tym chodziem wolnym, bo przecież to się nigdzie nie da dojść. Rozmowa, że się rozmawia. Tu jest, o, że tabulator trzeba nacisnąć, żeby ekwipunek używać jedzonka. O, broń jest, że należy używać, zapisywać grę, wspinaczkę. Że jak umrzesz, musisz czytać gierkę. Tu jest poradnik dotyczący tego, gdzie są wszystkie
informacje takie jak życie mana. Jest 130 różnych rodzajów broni, więc jest bogato. Pancerze są. Pisze, że najlepszy jest dopiero w ostatniej końcówce gry. No, tu są w różnych dokumentach, kluczach takie informacje, że należy zbierać doświadczenia, żeby levelować naszą postać. Zasady w oborze. Każdy udaje się na noc na odpoczynek. I nie lubię, jak chodzi się w ich chatach. Że musisz mieć dużo siły, tu jest napisane, są różne porady fajne. Że można kombosy robić. Tutaj jest poradnik sterowania. Zawsze tak z niego korzystam. I w ogóle piszę ludzie jak wy. Ja gram tylko na klawiaturze, nie używam myszki. Robię dokładnie tak, jak tutaj jest napisane w tym poradniczku. Można zmienić układ klawiatury. Wszystko jest pięknie opisane. No i tu na końcu jest napisane, że nie można długo grać, bo uszkodzi się mózg. No i tutaj takie główne. Jakieś to by było na tyle właśnie. No, to już jest druga część. Jest to zwykła Gothic 2, nie z Nockrooka. Że jest super. Patrzcie, profesjonalna polska wersja językowa. Tu jest smog. Wszystko jest super. Patrzcie. Tu już mamy DVD. Już nie ma CD dwa razy. Jest jedno DVD. To był problem kiedyś. Jest to kultowa gra. Magiczna bariera otaczająca więzienia, w którym zamknięto najgorszych przestępców, została zniszczona. Większość z nich zbiegła do lasów. Tworzyli tam bandy napadające na wsze miasteczka. No i tu patrzcie, o, jest pełna zwrotów akcji fabuła, delektuj się dopracowaną w detalach grafiką oraz rewelacyjną oprawą dźwiękową. Wyrusz na spotkanie największej przygody twojego życia. Pokonaj zło i odkryj sławą prawdziwego bohatera. No i patrzcie, tutaj się idzie. O. I tu jest jakiś dziwny miejscu, ten czarny troll wklejony. Tu jest ważne rzeczy napisane, patrzcie. Olbrzymia wielowątkowa fabuła oraz możliwość nieograniczonego poruszania się. 400 niezależnych postaci, każda posiada swój niepowtarzalny charakter. 150 rodzajów broni. To tam było chyba ile? 120, tak? Nie pamiętam. 50 rodzajów potworów, każdy o odmiennej taktyce walki, zachowaniu. Tutaj jest trochę oszukane, bo na przykład orki i jaszczuroludzie są tacy sami. Profesjonalna polska wersja językowa, nastrojowa, budząca atmosferę, ścieżka dźwiękowa, bardziej intuicyjny system sterowania i grafika 3D na nieprawdopodobnie wysokim poziomie. Rewelacyjne efekty czarów, pogody i znakomita animacja postaci. Możliwość wyboru widoku z pierwszej i trzeciej osoby, ale nie wiem, kto używa tam tych widoków, tylko za pleców się używa. Tu jakiś Bing, nie? Gdzie trzeba mieć 12 lat. I patrzcie to. Już jest większe wymagania. Patrzymy na zalecane. To już mieć trzeba 1,2 GHz, już 512 megabitów RAM. Karta graficzna 64 MB VRAM-u. 2,2 GB wolnego miejsca. Napęd DVD. DirectX 9. No więc teraz przechodzimy do pudełka. Tu jest oczywiście streszczenie tego, co tam było. Jest jedna płytka i książeczka. Trochę inaczej jest zrobiona, patrzcie.
wymagania, instalacja, uruchomienie gry. Wszystko ponapisywane jest jak należy, ustawić sobie grę. Podpisy powłączać jakieś, kamery, obrazu. Wybierz sobie kartę graficzną, tekstury, ustawienia grafiki. Jeżeli gra skacze, trzeba zmienić ilość szczegółów i zasięgu widzenia, bo to była wymagająca gra bardzo. Rozdzielczość zmienić, dźwięk. Tu można jakieś fale wiatry zmieniać. I sterowanie jest. O, patrzcie, tu jest, widzicie? Sterowanie profesjonalnie opisane. Ekwipunek, jak należy się przemieszczać po nim. No i tu znowu ostrzeżenia, żeby mózgu nie uszkodzić. I takie głupoty, co już nie działają. No, to by było na tyle z tego pokazu. Duże elo. Benz.